Witam serdecznie. Dzisiaj przychodzę, żeby pochwalić się, że przez 5 miesięcy nie kupiłam kosmetyków kolorowych. A poza tym, to jest tak, że poprzednim razem powiedziałam, że jakoś łatwo mi idzie i w ogóle. I że chyba wszystko jest tak fajnie i kolorowo. A tym czasem okazało się, że przestało już być kolorowo. To znaczy, znalazłam rzeczy, które nagle bym chciała kupić, ale nie mogę. Znalazły się też takie, które po prostu mi się skończyły i mi w jakiś sposób brakuje. Więc jakoś tak miesiąc temu tego nie dostrzegałam, a tutaj nagle to dostrzegłam. Tyle tak jakby na takie krótkie podsumowanie. Bo chciałabym Wam powiedzieć, co się stało z częścią moich kosmetyków i co można zrobić z kosmetykami, których nie chcemy. Ja zrobiłam taki mały przegląd kosmetyków, żeby zobaczyć, ile ich tak naprawdę mam i które z nich mam szansę zużyć, które nie i które używam najczęściej, bo takie też są. Są takie, które bardzo, bardzo lubię. Na przykład przez ostatnie 3 miesiące używam prawie cały czas tego samego różu, a inne jakoś tak, no troszkę dodaję do tego makijażu, ale nie jest to zbyt takie oczywiste, znaczy pamiętam o tym, żeby to zrobić, ale mimo wszystko jakoś tam ten jeden zawsze jest pod ręką. I co z takimi kosmetykami zrobić? Po pierwsze, możemy spróbować je sprzedać. Nie jest to łatwe, dlatego że po pierwsze na Allegro jest dużo kosmetyków, które są podróbkami i nie boimy się tego mówić, tam po prostu są podróby. Jeżeli mamy jakiś kosmetyk, który w Sephorze czy w Douglasie kosztuje 200 zł, a tam patrzymy i mamy ten sam kosmetyk za 100 zł, to jest coś nie tak. Szczególnie jeśli ktoś twierdzi, że to jest kosmetyk nowy, sprowadzony, że jest kupiony gdzieś tam za granicą, to nie wierzmy w to. Jeżeli już tak będąc przy okazji tych kosmetyków, jeżeli zdecydujecie się na zakup takiego kosmetyku, to poproście o to, żeby zobaczyć jego kartonik, żeby zobaczyć jego kod produkcji i poszukać trochę w internecie, czy to jest jakiś autentyczny kosmetyk, czy nie. Dużo jest też filmów o podróbkach. Ale już wracając do samej sprzedaży, to sprzedaż jest bardzo trudna ze względu na te podróbki, ale też ze względu na to, że nie ma za bardzo gdzie tych kosmetyków sprzedawać. Na Allegro płacimy prowizję, na jakichś tam portalach, gdzie możemy wystawić kosmetyki za darmo, nie ma aż takiego zainteresowania i w momencie, kiedy znajdzie się już kupiec na nasz kosmetyk, to znowuż dochodzą koszty przesyłki i dochodzi też oczywiście targowanie się. I to targowanie się to jest już osobny film, można by o tym nakręcić, to pełnometrażowy, bo to są bardzo, bardzo śmieszne, że czasami sytuacje, ale jeżeli mamy farta, to taki kosmetyk sprzedamy. Za ile chcemy sprzedać, no to wiadomo, w zależności od tego, jak długo ten kosmetyk mamy, to on traci na wartości, ile go zużyłyśmy, też traci na wartości, kiedy został wydany, jego produkcja i też za ile można go obecnie kupić, czy są jakieś tam próbki dostępne. To wszystko wpływa na cenę i to bardzo niekorzystnie. Druga rzecz, druga czynność, którą możemy zrobić z takim kosmetykiem, to jest wymiana. Wymienić możemy się na różnych forach. Możemy też wystawić ogłoszenie, że wymienię. I tutaj już mamy większą szansę, ale znowuż, wymieniając się na kosmetyki, to nie jest tak, że dajemy kosmetyk za kosmetyk i jesteśmy tak samo zadowoleni. Bo często osoby, które chcą się z nami wymienić, nie mają do zaoferowania w zamian czegoś, co by nas interesowało. To jest jedna wada. A druga wada takiej wymiany to fakt, że znowuż mamy jakiś kosmetyk. To znaczy wymieniamy jabłko za jabłko. To z tego, że wymieniliśmy na inne jabłko. Może nam będzie bardziej smakować, okej, ale wciąż mamy jabłko. I takich przykładów można oczywiście mnożyć, jak wymieniamy róż za róż, czy wymieniamy róż za pomadkę, to wciąż mamy jakiś tam kosmetyk i ta liczba się nie zmieniła. A jeżeli ktoś dąży do zmniejszenia liczby kosmetyków albo ma ich bardzo dużo, no to wymieni się na bardzo dużo.
czasami możemy próbować wymienić się na inne rzeczy. Możemy się wymienić na książki, na ubrania, czy na jakieś sprzęty elektroniczne, to też jest możliwe, ale im dalej odbiegamy od swojego tematu, to znaczy od kosmetyków, tym trudniej jest się wymienić. I ostatni problem z tą wymianą to jest zapłacenie za wysyłkę. Oczywiście my chcemy, żeby dostać te rzeczy jak najszybciej, jak najtaniej. Ktoś nam chce wysłać jak najdrożej, jak najwolniej. Tutaj też trzeba się dogadać i to nie jest takie łatwe. Kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, to jest po prostu oddać. Jeżeli już nie udało nam się sprzedać, jeżeli nie udało nam się wymienić, a kosmetyk jest wciąż dobry, wciąż się nadaje do użytku, to może warto się zastanowić, czy tego nie wymienić, czy tego nie oddać, nie oddać komuś bliskiemu, albo komuś, komu wiemy, że to się przyda. Czasami na YouTubie są też takie rozdania z używanymi kosmetykami. Uważam, że to jest świetna inicjatywa, dlatego że jeżeli ktoś ma bardzo dużo kosmetyków i chce oddać ich część, to dlaczego nie? Czasami też można znaleźć takie aukcje oddam, więc jeżeli macie ochotę, to skorzystajcie z takich ogłoszeń, bo być może właśnie szukacie jakiegoś kosmetyku, który komuś się znudził, albo ktoś go nie używa, czy kolor nie pasuje i taki kosmetyk znajdziecie. Ja osobiście oddałam kilka kosmetyków i wcale tego nie żałuję, bo wiem, że trafiły w dobre ręce, te osoby będą zadowolone. Ale jeżeli nie macie komu oddać i nie zawsze jesteście pewne, że ta osoba z tego skorzysta, że będzie zadowolona, bo czasami jak coś oddajemy, to wiecie, ta osoba przyjmuje, ale no, coś z tym trzeba zrobić, a niekoniecznie się spodziewała takiego, to przed oddaniem tego kosmetyku zapytajcie, czy taki kosmetyk się przyda, czy nie ma takiego, czy może taki miała i była niezadowolona, czy ewentualnie będzie miała co z tym zrobić, może komuś innemu odda. Popytajcie po prostu znajomych, znajomych i tak dalej. Może ktoś tam akurat tego potrzebuje. I znowuż, kolejna rzecz, jeżeli nie możemy tego sprzedać, nie możemy się zamienić, nie możemy tego oddać, a kosmetyk jest wciąż ważny, to możemy spróbować z niego zrobić inny kosmetyk. Połączenie dwóch czy trzech róży, połączenie dwóch bronzerów, zrobienie własnego jakiegoś kremu rozświetlającego, jakiegoś balsamu tonującego. Tutaj jest szereg możliwości i polecam sobie popróbować, pobawić się, bo jeżeli już z tym kosmetykiem nic nie zrobimy, nie lubimy go, czy kolor nam nie odpowiada, to dlaczego się nie pobawić w małego chemika i nie stworzyć czegoś nowego? Często z takich eksperymentów powstają kosmetyki, z których jesteśmy zadowoleni i odkrywamy coś nowego, więc można też spróbować. Ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, zanim wyrzucimy taki kosmetyk, to jest reklamacja. Często jest tak, że kupujemy jakiś kosmetyk i przychodzi jakiś inny kolor niż zamawiałyśmy, albo nawet go nie ruszyłyśmy, bo ten kosmetyk do nas ledwo co przyszedł, ale już widzimy, że to nie będzie dla nas, czy zanim ten kosmetyk przyjdzie, kupimy, to gdzieś tam widziałyśmy już jakiś test, gdzieś tam go dotknęłyśmy, zobaczyłyśmy, że tekstura nie pasuje. Szereg możliwości, albo ma jakiś składnik, który nas na pewno uczuli, to możemy taki kosmetyk zareklamować, ewentualnie jeśli nie minął jakiś tam termin jego zwrotu, czyli to jest zazwyczaj 2 tygodnie albo miesiąc, to możemy go też spróbować zwrócić. Ze zwrotem znowuż jest bardzo trudno, bo jeżeli kosmetyk napoczęłyśmy, no to tutaj już prawie że szans nie mamy. Tutaj perfumerie do tego podchodzą tak, że jak coś zamawiamy, kupimy i dostaniemy do ręki, to możemy sobie przeczytać skład i zgadnąć w magiczny sposób, że na pewno nas nie uczuli albo nas uczuli. A jeżeli taki kosmetyk jest nienapoczęty, to tutaj nie ma problemu. Mamy ten swój czas zwrotu, w każdym sklepie on jest określony i taki kosmetyk zwracamy. Kupując stacjonarnie, znowuż możemy tutaj praktycznie jedynie reklamować, dlatego że wiele firm się nie zgadza na zwrot całkowity albo zwrot kosztów. Czasami zwroty są na karty podarunkowe, ale też nie każdemu to pasuje i nie zawsze będziemy miały kiedy wykorzystać te pieniądze i na co. Te środki na koncie, nie pieniądze. Więc zanim zwrócimy kosmetyk, dobrze się jest zastanowić, czy to się opłaca. Mam nadzieję, że ten film był przydatny, że coś ktoś z tego wyniesie. Powiedzcie mi, co robicie ze swoimi kosmetykami, zanim je
wrzucicie, czy próbujecie coś się z nimi przerabiać, czy może od razu idą na straty. Jeżeli zalegają Wam kosmetyki, to też pomyślcie nad tym, czy warto je trzymać, czy jeżeli czegoś nie używamy przez bardzo długi czas i nie pamiętamy, kiedy to ostatni raz kupowaliśmy, albo może jakiś kosmetyk jakimś cudem się znajdzie, tak jak mi się też zdarzało, że znalazłam jakiś róż, którego nie używałam przez pół roku, to warto się zastanowić, co z tym kosmetykiem dalej zrobić. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!